Afirmacja jest to pozytywna sugestia, która powtarzana systematycznie powoduje zaistnienie takiej sytuacji w rzeczywistości. Innymi słowy, jeżeli powtarzasz często jakąś myśl, przyczyniasz się do jej zmaterializowania na planie fizycznym. Warto więc dbać o jakość afirmacji i ich precyzję. Można stosować je na zasadzie programowania własnej podświadomości w celu uwolnienia się od negatywnych przekonań, destruktywnych działań czy niechcianych sytuacji. Aż trudno ci uwierzyć, że zwykłe zdania powtarzane systematycznie są w stanie zmienić rzeczywistość. Ale tak niestety jest. Pomyśl. Najmniejszą cząstką energii jest myśl. Potem słowo, zdanie, gest i tak dalej. Teraz uświadom sobie, ile myśli masz w okresie jednej godziny, doby, tygodnia czy miesiąca. Pomyśl, jak olbrzymi potencjał energetyczny drzemie w tobie właśnie poprzez proste słowa. Uświadom sobie, że możesz ów potencjał wykorzystać, jeśli tylko zechcesz. Afirmacje zestawione w odpowiednim temacie powodują ścisłe ukierunkowanie energii zdolnej wpłynąć na rzeczywistość również na planie fizycznym. Tak więc, jeżeli chcesz zmienić się w optymistę i żyć pełnią życia, słuchaj afirmacji życia z optymizmem. Natomiast, jeżeli pragniesz żyć dostatniej, to zmień swój program w umyśle poprzez słuchanie afirmacji bogactwa i obfitości. A jeśli chcesz funkcjonować zdrowo i w pełni energetycznie, to wykorzystaj afirmacje zdrowia, dzięki którym zaprzyjaźnisz się ze swoim sercem, najważniejszym organem swojego ciała. Często zdarza się tak, że masz już dość wszystkiego. Napięcia przerastają wytrzymałość twoich nerwów. Drażnią cię nie tylko sytuacje, ale i otaczający ludzie. Praca się nie układa, albo nie możesz znaleźć dla siebie odpowiedniego zajęcia. Na domiar złego jeszcze twój partner bądź partnerka jest coraz dalej od ciebie. Te wszystkie problemy przerastają cię aż do bólu. Nie możesz wytrzymać i co dalej? Odczuwasz różne emocje, od tych najgorszych aż po te najlepsze. Ale to tylko emocje. Zauważ, że to właśnie one dyktują warunki twojego życia. Tak, to emocje są przyczynkami wyborów, które na co dzień dokonujesz. Jeżeli są one pozytywne, to w porządku. A jeżeli jest inaczej, to warto wówczas je zweryfikować. Tak. Tak czy inaczej, warto, abyś to ty decydował, a nie twoje emocje. Wówczas przejmiesz stery swojego życia we własne ręce.
Mechanizmy warunkujące Twoje samopoczucie, myśli czy postępowanie możesz rozpoznać w prosty sposób i zmienić je dokładnie tak, jak sam sobie życzysz. Wszystko zależy od Ciebie, od tego, jak chcesz żyć. Możesz teraz odczuwać dyskomfort, ponieważ powiesz, że chcesz, ale sytuacja, samopoczucie czy inne warunki Ci nie pozwalają. I będziesz miał rację. Tak, będziesz miał rację, ale nie dlatego, że taka jest rzeczywistość, ale dlatego, że wierzysz w to, co mówisz. Jeżeli myślisz, że przyczyna Twojego problematycznego życia tkwi poza Tobą, to na pewno nie uda Ci się tego zmienić. Wyborów dokonujesz zawsze, nie zawsze świadomie. I to jest właśnie obszar, na którym powinieneś dokonać weryfikacji i zmian. Twoja podświadomość. Przyczyna każdej sytuacji czy Twojego wyboru jest zawsze w Tobie. Nie oznacza to jednak, że teraz powinieneś się ukarać za spartolone rzeczy czy sytuacje w życiu. Oznacza to, że powinieneś zrozumieć siebie. Jak tego najlepiej dokonać? Poprzez obserwację. Jak najwięcej obserwuj siebie i swoje myśli. Gdy je zrozumiesz, to w prosty sposób się od nich uwolnisz. Zrozumienie jest najważniejszym kluczem, którego potrzebujesz. Gdy go osiągniesz, reszta pójdzie łatwo. Gdy staniesz się świadkiem zachodzących w sobie procesów myślowych, gdy właśnie te procesy zrozumiesz, odkryjesz, jak bardzo blisko Ciebie były te najgłębsze i najcudowniejsze wartości, których brak odczuwałeś, które poszukiwałeś gdzieś indziej przez całe życie, gdzieś poza sobą. Zauważ, jak wielu ludzi ma tendencję poszukiwania wszelkiego dobra gdzieś poza sobą, gdzieś daleko. Jeżeli już ktoś zbliży się do bogactwa cudowności, nie tylko tej materialnej, to odczuwa stosunkowo niską samoocenę lub katastrofalne poczucie winy, które nie pozwala mu na korzystanie w pełni z dobrodziejstw życia. Tak, najważniejsze to zrozumieć. Zrozumienie to również świadomość, kim tak naprawdę jesteś. Zrozumienie to odkrycie źródła najpiękniejszych wartości właśnie w sobie. Miłość, wiara, dobroć czy bogactwo. To wszystko jest w Tobie już teraz. To wszystko może być już w tej chwili stanem Twojego umysłu. Ale czy jest? Na to pytanie musisz sobie sam odpowiedzieć. Pamiętaj jednak, jakiekolwiek masz teraz przekonania, są one prawdziwe dlatego, ponieważ w nie wierzysz. Tak? Wierzysz w nie, więc wykorzystaj swoją wiarę. Pomóż sam sobie. Twoje teraźniejsze odczucia zależą również od Ciebie. Może na tę chwilę czujesz inaczej, ale zapewniam Ciebie, że przy samoobserwacji, prędzej czy później, nastąpi zrozumienie, które doprowadzi Ciebie do odkrycia najpiękniejszych wartości. Zaufaj sobie i bądź świadomy, kim jesteś naprawdę. Bo jeśli chcesz, możesz wykorzystać swoją religię i logicznie uświadomić sobie, że jesteś taki, jakim Ciebie Bóg stworzył, czyli obrazem i podobieństwem Boga, to znaczy doskonałości. Tak, Bóg jest doskonały i jako taki tworzy samą doskonałość, więc i Ty jesteś doskonały. Jeżeli myślisz inaczej, to jest to Twój negatywny program, a nie faktyczna rzeczywistość. Twój umysł pracuje na zasadzie komputera. Jaki program mu dasz, tak będziesz myślał i funkcjonował. Daj więc sobie program najwyższej jakości, pełen wspaniałych wartości optymizmu, miłości czy radości. Daj sobie ów program w sposób, który jest dla Ciebie najkorzystniejszy. Mogą to być afirmacje, medytacje, relaks, cokolwiek, co służy Tobie i jest korzystne dla wszystkich innych. Pamiętaj przy tym, że to nie Ty określasz owe wartości, owe korzyści. Takie wartości może określić tylko najwyższe dobro.
postaraj się zrozumieć i zapamiętać, że wszystko jest dobre, co służy najwyższemu dobru Twojemu i wszystkich innych czujących istot. Teraz krótko. Jak zacząć wdrażać nowe do swojego życia? Pierwszym krokiem jest zrozumienie, zaś drugim to świadome dążenie do optymistycznego nastawienia do siebie, ludzi i całego świata. Załóż więc różowe okulary i stwórz najpierw we własnym umyśle nową, radosną rzeczywistość. Niech będzie to rzeczywistość pełna optymizmu, wiary i ufności. Kiedy w nią uwierzysz, to zauważysz, jak całe Twoje życie zmienia się w kolorowy, cudowny świat. Nawet to, co dzisiaj Ciebie drażni, z czym nie potrafisz sobie radzić, zmieni się i to z korzyścią. Najważniejsze jest to, że Twoje problemy przestaną istnieć. Staną się zwykłymi sprawami do załatwienia, z którymi będziesz umiał sobie radzić w każdej sytuacji. Więc jeszcze raz na podsumowanie. Po czym rozpoznasz mądrego człowieka? Po jego przezorności. Mądry człowiek zastanawia się, jak rzeczy funkcjonują i usiłuje swoje działania harmonijnie dopasować do biegu spraw. To jest recepta na sukces. Znajduje się w sercu każdej żywej istoty. Zawsze nadchodzi ten moment, w którym wszystko z łatwością się układa. Co to znaczy? Do mądrego, skutecznego działania należy nieodłącznie cierpliwość. Jest ona połową, nie więcej niż połową drogi. Bez cierpliwości nic nie może się udać. Cierpliwość daje zdolność wczekania się w rzeczy, istoty żywe i w ludzi. Cierpliwość jest dlatego najlepszym gwarantem sukcesu. Ćwicz się, gdy tylko możesz, w cierpliwości. Ciesz się, kiedy możesz czekać. Czekanie ćwiczy cierpliwość. Cierpliwość jest połową drogi do sukcesu, jakikolwiek chcesz osiągnąć. Teraz już masz wszystko. Teraz masz najważniejsze informacje na temat, jak rozpocząć zmiany we własnym życiu. Jeżeli wysłuchałeś tej płyty bądź kasety do tego momentu, rozpocząłeś drogę, która prowadzi do Twojego zwycięstwa, do zrealizowania Twoich marzeń, do osiągnięcia Twoich sukcesów, czy choćby do wyjścia ze stanu, którego chcesz się uwolnić. Masz szanse, których już nie jesteś w stanie zmarnować, jeżeli nie zrezygnujesz z tej drogi. Zatem życzę Tobie z całego serca powodzenia w pracy nad zmianą programu własnego umysłu. Pracuj poprzez afirmacje, poprzez medytację, nie uciekając od normalnego swojego życia, które wiodłeś do tej pory. Po pewnym czasie sam będziesz zaskoczony tym, co będzie się działo wokół Ciebie, przyjemnościami, pozytywnymi zjawiskami, czy początkiem realizacji Twoich najskrytszych pragnień. Czy warto? Odpowiedz sobie sam. Do zobaczenia na szczycie.
wszystko, co najlepsze, dzieje się właśnie teraz. Już teraz kończy się moja przeszłość. Już teraz zaczyna się moja cudowna przyszłość. Każdego dnia spotykają mnie najwspanialsze dobrodziejstwa, przewyższające moje najśmielsze oczekiwania i marzenia. Jestem spokojny o swoje bezpieczeństwo. Jestem ufny i spokojny o moje sukcesy, więc wszystkie decyzje i działania zawsze podejmuję w porę. Z ufnością i spokojem pozwalam życiu płynąć, ponieważ wiem, że zawsze mam wszystko w porę. Zgadzam się na systematyczną poprawę jakości mojego życia. Zgadzam się na poprawę warunków materialnych mego życia. Zgadzam się na radykalną poprawę jakości moich związków. Zgadzam się, by w moim życiu było zawsze lepiej. Pozwalam życiu płynąć, bo wiem, że zawsze jest mi lepiej. Pozwalam życiu płynąć, bo wiem, że zawsze żyję lepiej i bogaciej. Pozwalam życiu płynąć, bo wiem, że zawsze jest mi lepiej w moich związkach. Pozwalam życiu płynąć, bo wiem, że zawsze mam wystarczająco dużo cudownych pieszczot i wspaniałego seksu. Pozwalam życiu płynąć, bo wiem, że zawsze jestem darzony miłością przez siebie, przez swoją partnerkę. Pozwalam życiu płynąć, bo wiem, że zawsze jest przy mnie właściwa osoba, z którą jest mi dobrze i wygodnie. Pozwalam życiu płynąć, bo wiem, że zawsze może być tylko lepiej. Pozwalam życiu płynąć, bo wiem, że zawsze mam potężną moc boskiej kreacji. Pozwalam życiu płynąć, bo wiem, że zawsze mam potężną moc obdarzania siebie wszystkim, co najlepsze. Z ufnością i spokojem zagłębiam się w swoim umyśle i w całej jego boskiej mądrości. Wsłuchuję się w cichy głos intuicji we mnie, więc zawsze wiem, co jest najlepsze. Z ufnością i pewnością wsłuchuję się w głos miłości w moim sercu, gdy wiem, że zawsze jest prawdziwy. Pozwalam życiu płynąć, bo wiem, że zawsze może być tylko lepiej, lepiej i lepiej. Uświadamiam sobie, że we wszystkich moich związkach i działaniach najważniejsze są moje decyzje, ponieważ zawsze są zgodne z boskim planem.
Zawsze spotyka mnie coś znacznie lepszego niż ja oczekuję. Zawsze spotyka Ciebie coś znacznie lepszego niż Ty oczekujesz. Gdy spotyka mnie coś znacznie lepszego, to problemy pozostają tylko sprawami do rozwiązania. Widzę wówczas efektywne możliwości ich rozwiązywania. Pozytywne i optymistyczne podejście do spraw bieżących pozwala mi na pełniejsze życie. Jestem już całkowicie wolny od wszelkich wzorców użalania się nad czymkolwiek. Wybieram same wspaniałości, ponieważ jestem wart wszystkiego, co najlepsze. Jestem wolny od osądzania kogokolwiek i czegokolwiek. Chcąc naprawiać świat, zaczynam od siebie. Cudownie jest coraz bardziej dostrzegać w sobie te najlepsze wartości. Sam wybieram dla siebie wszystko, co najlepsze. Jestem godnym i wartościowym człowiekiem, dlatego zasługuję na wszystko, co najlepsze. Nie jestem przez to ani lepszym, ani gorszym od innych. Akceptuję siebie takim, jakim jestem, ponieważ być sobą jest dla mnie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Gdy jestem sobą, to wszystko układa się dla mnie najlepiej i najkorzystniej. Moje wszystkie działania są zawsze i wszędzie korzystne dla mnie, ponieważ jestem sobą. Zawsze dokonuję trafnych i właściwych wyborów. Moje wybory są właściwe, ponieważ ja sam jestem kowalem swego losu. Jestem odpowiedzialny za siebie i swój los. Przyjemnością oddaję się obserwacji swego wnętrza i tego, co dzieje się dookoła mnie, ponieważ wówczas wzrasta moja świadomość istniejącego życia, a to sprawia mi przyjemność i daje nieocenioną radość. Pozwalam życiu płynąć swobodnie i nie przeciwstawiam się wyzwaniom losu. Ufając w boską opiekę, powodzi mi się coraz lepiej i lepiej. Zawsze i wszędzie ufam w swoje szczęście. Zawsze i wszędzie jestem radosnym i szczęśliwym człowiekiem. Z każdym dniem coraz bardziej otwieram się na wszystko, co dla mnie najlepsze. Gdy tego chcę, to zawsze potrafię skoncentrować swoje siły i dokonywać realizacji wszelkich zamierzonych celów. Przeszłość przeminęła, przyszłość jeszcze nie nadeszła, więc nie trzymam się kurczowo ani tego, co było, ani tego, co będzie. Całą moją wolę skupiam na chwili obecnej i żyję świadomie tu i teraz. Dostrzegam wówczas, jak pięknym darem jest życie i wszystko, co się z nim wiąże. Z każdym dniem coraz więcej zauważam pozytywnych i radosnych wartości i rzeczy, które mnie otaczają i znajdują się we mnie. Kocham, lubię i szanuję siebie, więc pozwalam innym kochać mnie, lubić i szanować. Z
zawsze oczekuję najlepszego i zawsze spotyka mnie wszystko, co najlepsze. Z każdym dniem, tygodniem, miesiącem i rokiem dzieje się dla mnie coraz lepiej i lepiej. Zawsze i wszędzie wyrażam siebie takim, jakim jestem naprawdę. Mówię to, co myślę i myślę to, co chcę. Swoim optymistycznym działaniem porywam sferę ludzkich uczuć, przez co inni korzystają na tym, że dzieje się dla mnie coraz lepiej i lepiej. Swoim działaniem poruszam innych do lepszego i korzystniejszego życia. Dla całego świata jestem jednym z wielu, lecz zawsze jest ktoś, dla kogo jestem całym światem. Nigdy nie obawiam się rezygnować z tego, co znam na rzecz lepszych wartości i korzystniejszego życia. Jestem zawsze i wszędzie bezpieczny, niewinny i w porządku, gdy podejmuję nowe i korzystne działania czy wyzwania. Jestem odpowiedzialny za siebie i za to, co mówię, myślę i działam. Sprawiając sobie przyjemność, sprawiam ją innym. Dając sobie radość, mogę dawać ją innym. Życie jest bardzo piękne, więc zawsze i wszędzie jestem zadowolony i dostrzegam to, co najpiękniejsze. Nigdy nie rezygnuję z osiągania sukcesów, ponieważ pozwalam swoim marzeniom realizować się bez przeszkód. Moje wszystkie marzenia już teraz są w zasięgu ręki i z każdym dniem jestem coraz bliżej ich urzeczywistnienia. Moje wszelkie przekonania dyktuje najpiękniejsze i najwartościowsze życie z korzyścią dla mnie i dla wszystkich innych. Zawsze i wszędzie potrafię zmobilizować się do solidnego działania na swoją i na innych korzyść. Obserwując swoje myśli, uczucia i działania, dokonuję trafnych i słusznych wyborów. Zawsze i wszędzie jestem wolny od jakichkolwiek uwarunkowań. Moje życie obfituje w niezależność, wolność, radość i miłość. To niewinne, bezpieczne i korzystne dla mnie, gdy pozwalam sobie na przyjemności i na to, aby odpoczywać, czasami nic nie robić i dbać o siebie w ulubiony sposób. Z łatwością i przyjemnością nawiązuję kontakty z innymi ludźmi. Moje kontakty z innymi są korzystne dla mnie i dla tych, z którymi je utrzymuję. Jestem niewinny, bezpieczny i w porządku, gdy działam zgodnie z tym, co dla mnie najlepsze i najkorzystniejsze dla dobra mojego i innych. Z łatwością i bez wysiłku przyjmuję do swego życia najkorzystniejsze rozwiązania, dzięki którym wiedzie mi się lepiej i lepiej. Żyję tak, jak myślę, więc myślę i działam pozytywnie i optymistycznie. Moje życiowe siły płyną ku temu, co mnie pociąga, i co ja pociągam ku sobie. Tam, gdzie zaangażowana jest moja uwaga.
Moje myśli warunkują moje życie, więc zawsze potrafię wybierać i wybieram te najlepsze i najkorzystniejsze dla mnie i dla wszystkich innych. Gdy kocham, lubię i szanuję siebie, to cały świat odzwierciedla te uczucia w stosunku do mnie. Sprawia mi przyjemność, gdy dbam o siebie i pozwalam sobie na wszystko, co dla mnie najlepsze. Jest to korzystne, niewinne i bezpieczne dla mnie, gdy dbam o siebie i sprawiam sobie przyjemność. Z radością i przyjemnością obdarowuję innych pozytywnymi uczynkami, ponieważ jestem świadomy, że cokolwiek daję, wraca do mnie pomnożone wielokrotnie. Nigdy nie czynię drugiemu tego, co nie jest dla mnie miłe. Zawsze i wszędzie jestem sobą. To niewinne, bezpieczne i w porządku, gdy jestem sobą. Wszystko, co najlepsze i najkorzystniejsze dla mnie, przychodzi do mnie w odpowiednim czasie. Zawsze potrafię wystarczająco wiele. To, co potrafię, jest właściwe i korzystne dla mnie i dla wszystkich innych. Pozytywne myślenie nie czyni zbędnym pozytywnego działania. Dlatego nie tylko myślę pozytywnie, ale i działam pozytywnie i optymistycznie. Jestem ogrodnikiem własnego umysłu, dlatego zasiewam tylko to, co jest miłe, dobre i bezpieczne w moim życiu dla mnie i dla wszystkich innych. Kto sieje, ten zbiera plon. Kto daje, może brać. Kto daje to, co najlepsze, może brać od życia to, co najlepsze, nie troszcząc się o zazdrość innych. Jestem wolny od wszelkich negatywnych emocji. Potrafię kontrolować swoje emocje i akceptuję siebie takiego, jakim jestem. Moje życie ma zawsze sens, ponieważ jestem obrazem i podobieństwem Boga, więc posiadam moc tworzenia i moc miłości. Jestem całkowicie wolny od wszelkich wzorców niezadowolenia i nudy. Moje życie wypełnione jest szczęściem, radością i satysfakcją. Jestem zawsze i wszędzie odpowiedzialny za siebie i za swoje wybory, więc już teraz otwieram się na najpiękniejsze niespodzianki, jakie Bóg ma dla mnie już dziś. Chcąc naprawiać błędy świata, zaczynam od siebie. Zauważam piękno otaczającego mnie świata na co dzień. Kocham, lubię i szanuję siebie, więc z przyjemnością okazuję miłość innym ludziom. Mam zawsze wystarczająco wiele miłości w sobie, aby móc ją okazywać światu. Miłość we mnie jest piękna. Pozwalam miłości we mnie przejawiać się w swój ulubiony sposób. Zawsze jestem sobą i dlatego wszystko układa mi się znakomicie. Jestem i potrafię być zdyscyplinowany. Mam już teraz silną wolę i dlatego z łatwością uwalniam się od tego,
co jest mi w życiu niepotrzebne. Moje zdecydowanie jest zawsze na miejscu i pozwala mi dokonywać słusznych wyborów. Zawsze i wszędzie spotyka mnie coś znacznie lepszego niż ja oczekuję. Bóg zawsze daje mi coś znacznie lepszego niż ja sam oczekuję. Zawsze wiem, czego chcę. Zawsze i wszędzie sam wiem, czego chcę. To, co chcę, jest dla mnie korzystne, niewinne i bezpieczne. Jestem bezpieczny zawsze i wszędzie, ponieważ Bóg jest ze mną i we mnie. Moje bezpieczeństwo jest pewne i naturalne, a wszystko inne, co temu zaprzecza, jest wbrew mojej naturze. Moja natura jest naturą ukochanego dziecka Boga, więc jestem szczęśliwym człowiekiem. Zawsze jest we mnie miejsce na optymistyczne i pozytywne myślenie, ponieważ jestem sobą. Zawsze i wszędzie potrafię wykorzystywać najlepsze dla mnie sytuacje i okoliczności. Najkorzystniejsze dla mnie sytuacje i okoliczności pojawiają się wówczas, gdy w pełni akceptuję siebie takim, jakim jestem. Akceptuję siebie takim, jakim jestem, bez wysiłku. I akceptuję również wszystkie swoje wzorce bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie. Jestem z każdą chwilą coraz bardziej świadomy otaczającej mnie rzeczywistości. Z łatwością dostrzegam piękno i szczęście otaczającego mnie świata. Pozwalam życiu płynąć swobodnie przez moje życie. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Moje nastawienie jest zawsze pozytywne i optymistyczne. Moje nastawienie jest nieuwarunkowane i żadne emocje nie mają na nie wpływu. Jestem wolny od wszelkich zmartwień, a moje problemy są tylko sprawami do załatwienia. Thank you.
zawsze spotyka Ciebie coś znacznie lepszego, niż oczekujesz. Gdy spotyka Ciebie coś znacznie lepszego, to problemy pozostają tylko sprawami do rozwiązania. Widzisz wówczas efektywne możliwości ich rozwiązywania. Pozytywne i optymistyczne podejście do spraw bieżących pozwala Tobie na pełniejsze życie. Jesteś już całkowicie wolny od wszelkich wzorców użalania się nad czymkolwiek. Wybierasz same wspaniałości, ponieważ jesteś wart wszystkiego, co najlepsze. Jesteś wolny od osądzania kogokolwiek i czegokolwiek. Chcąc naprawiać świat, zaczynasz od siebie. Cudownie jest coraz bardziej dostrzegać w sobie te najlepsze wartości. Sam wybierasz dla siebie wszystko, co najlepsze. Jesteś godnym i wartościowym człowiekiem, dlatego zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Nie jesteś przez to ani lepszym, ani gorszym od innych. Jesteś człowiekiem. Akceptujesz siebie takim, jakim jesteś, ponieważ być sobą to dla Ciebie najkorzystniejsze rozwiązanie. Gdy jesteś sobą, to wszystko układa się dla Ciebie najlepiej i najkorzystniej. Twoje wszystkie działania są zawsze i wszędzie korzystne dla Ciebie, ponieważ jesteś sobą. Zawsze dokonujesz trafnych i właściwych wyborów. Twoje wybory są właściwe, ponieważ Ty jesteś sam kowalem swego losu. Jesteś odpowiedzialny za siebie i swój los. Z przyjemnością oddajesz się obserwacji swego wnętrza i tego, co dzieje się dookoła Ciebie, ponieważ wówczas wzrasta Twoja świadomość istniejącego życia, a to sprawia Tobie przyjemność i daje nieocenioną radość. Pozwalasz życiu płynąć swobodnie i nie przeciwstawiać się wyzwaniom losu. Ufając w boską opiekę, powodzi się Tobie coraz lepiej i lepiej. Zawsze i wszędzie ufasz w swoje szczęście. Zawsze i wszędzie jesteś radosnym i szczęśliwym człowiekiem. Z każdym dniem coraz bardziej otwierasz się na wszystko, co dla Ciebie najlepsze. Gdy tego chcesz, to zawsze potrafisz skoncentrować swoje siły i dokonywać realizacji wszelkich zamierzonych celów. Przeszłość przeminęła, przyszłość jeszcze nie nadeszła, więc nie trzymaj się kurczowo ani tego, co było, ani tego, co będzie. Całą swoją wolę skupiasz na chwili obecnej i żyjesz świadomie tu i teraz. Dostrzegasz wówczas, jak pięknym darem jest życie i wszystko, co się z nim wiąże. Z każdym dniem coraz więcej zauważasz pozytywnych i radosnych wartości i rzeczy, które Ciebie otaczają i znajdują się w Tobie. Kochasz, lubisz i szanujesz siebie.
Więc pozwalasz innym kochać siebie, lubić i szanować. Zawsze oczekujesz najlepszego i zawsze spotyka ciebie wszystko, co najlepsze. Z każdym dniem, tygodniem, miesiącem i rokiem dzieje się dla ciebie coraz lepiej i lepiej. Zawsze i wszędzie wyrażasz siebie takim, jakim jesteś naprawdę. Mówisz to, co myślisz i myślisz to, co chcesz. Swoim optymistycznym działaniem porywasz sferę ludzkich uczuć, przez co inni korzystają na tym, że dzieje się dla ciebie coraz lepiej i lepiej. Swoim działaniem poruszasz innych do lepszego i korzystniejszego życia. Dla całego świata jesteś jednym z wielu, lecz zawsze jest ktoś, dla kogo jesteś całym światem. Nigdy nie obawiaj się rezygnować z tego, co znasz, na rzecz lepszych wartości i korzystniejszego życia. Jesteś zawsze i wszędzie bezpieczny, niewinny i w porządku, gdy podejmujesz nowe i korzystne działania. Jesteś odpowiedzialny za siebie i za to, co mówisz, myślisz i działasz. Sprawiając sobie przyjemność, sprawiasz ją innym. Dając sobie radość, możesz dawać ją innym. Życie jest piękne, więc zawsze i wszędzie jesteś zadowolony i dostrzegasz to, co najpiękniejsze. Nigdy nie rezygnujesz z osiągania sukcesów, ponieważ pozwalasz swoim marzeniom realizować się bez przeszkód. Twoje wszystkie marzenia już teraz są w zasięgu ręki i z każdym dniem coraz bliżej jesteś ich urzeczywistnienia. Twoje wszelkie przekonania dyktuje najpiękniejsze i najwartościowsze życie z korzyścią dla ciebie i dla wszystkich innych. Zawsze i wszędzie potrafisz zmobilizować się do solidnego działania na swoją i na innych korzyść. Obserwując swoje myśli, uczucia i działania, dokonujesz trafnych i słusznych wyborów. Zawsze i wszędzie jesteś wolny od jakichkolwiek uwarunkowań. Twoje życie obfituje w niezależność, wolność, radość i miłość. To niewinne, bezpieczne i korzystne dla ciebie, gdy pozwalasz sobie na przyjemności i na to, aby odpoczywać, czasami nic nie robić i dbać o siebie w ulubiony sposób. Z łatwością i przyjemnością nawiązujesz kontakty z innymi ludźmi. Twoje kontakty z innymi są korzystne dla ciebie i dla tych, z którymi je utrzymujesz. Jesteś niewinny, bezpieczny i w porządku, gdy działasz zgodnie z tym, co dla ciebie najlepsze i najkorzystniejsze dla dobra swojego i innych. Z łatwością i bez wysiłku przyjmujesz do swego życia najkorzystniejsze rozwiązania, dzięki którym wiedzie tobie się lepiej i lepiej. Żyjesz tak, jak myślisz, więc myślisz i działasz pozytywnie i optymistycznie. Twoje życiowe siły płyną ku temu,
co ciebie pociąga i co ty pociągasz ku sobie. Tam, gdzie zaangażowana jest twoja uwaga. Twoje myśli warunkują twoje życie, więc zawsze potrafisz wybierać i wybierasz te najlepsze i najkorzystniejsze dla ciebie i dla wszystkich innych. Gdy kochasz, lubisz i szanujesz siebie, to cały świat odzwierciedla te uczucia w stosunku do ciebie. Sprawia tobie przyjemność, gdy dbasz o siebie i pozwalasz sobie na wszystko, co dla ciebie najlepsze. Jest to korzystne, niewinne i bezpieczne dla ciebie, gdy dbasz o siebie i sprawiasz sobie przyjemność. Z radością i przyjemnością obdarowujesz innych pozytywnymi uczynkami, ponieważ jesteś świadomy, że cokolwiek dajesz, wraca do ciebie pomnożone wielokrotnie. Nigdy nie czynisz drugiemu tego, co nie jest tobie miłe. Zawsze i wszędzie jesteś sobą. To niewinne, bezpieczne i w porządku, gdy jesteś sobą. Wszystko, co najlepsze i najkorzystniejsze dla ciebie, przychodzi do ciebie w odpowiednim czasie. Zawsze potrafisz wystarczająco wiele. To, co potrafisz, jest właściwe i korzystne dla ciebie i dla wszystkich innych. Pozytywne myślenie nie czyni zbędnym pozytywnego działania. Dlatego nie tylko myślisz pozytywnie, ale i działasz pozytywnie i optymistycznie. Jesteś ogrodnikiem własnego umysłu, dlatego zasiewasz tylko to, co jest miłe, dobre i bezpieczne w twoim życiu dla ciebie i dla wszystkich innych. Kto sieje, ten zbiera plon. Kto daje, może brać. Kto daje to, co najlepsze, może brać od życia to, co najlepsze, nie troszcząc się o zazdrość innych. Jesteś wolny od wszelkich negatywnych emocji. Potrafisz kontrolować swoje emocje i akceptujesz siebie takiego, jakim jesteś. Twoje życie zawsze ma sens, ponieważ jesteś obrazem i podobieństwem Boga, więc posiadasz moc tworzenia i moc miłości. Jesteś całkowicie wolny od wszystkich wzorców niezadowolenia i nudy. Twoje życie wypełnione jest szczęściem, radością i satysfakcją. Jesteś zawsze i wszędzie odpowiedzialny za siebie i za swoje wybory, więc już teraz otwierasz się na najpiękniejsze niespodzianki, jakie Bóg ma dla ciebie już dziś. Chcąc naprawiać błędy świata, zaczynasz od siebie. Zauważasz piękno otaczającego ciebie świata na co dzień. Kochasz, lubisz i szanujesz siebie, więc z przyjemnością okazujesz miłość innym ludziom. Masz zawsze wystarczająco wiele miłości w sobie, aby móc ją okazywać światu. Miłość w tobie jest piękna. Pozwalasz miłości w tobie przejawiać się w swój ulubiony sposób. Zawsze jesteś sobą. I dlatego wszystko układa się tobie znakomicie. Jesteś i potrafisz być zdyscyplinowany. Masz już teraz silną wolę i dlatego z łatwością uwalniasz się od tego, co jest tobie w życiu niepotrzebne. Twoje zdecydowanie
jest zawsze na miejscu i pozwala Tobie dokonywać słusznych wyborów. Zawsze i wszędzie spotyka Ciebie coś znacznie lepszego niż oczekujesz. Bóg zawsze daje Ci coś znacznie lepszego niż Ty sam oczekujesz. Zawsze wiesz, czego chcesz. Zawsze i wszędzie sam wiesz, czego chcesz. To, co chcesz, jest dla Ciebie korzystne, niewinne i bezpieczne. Jesteś bezpieczny zawsze i wszędzie, ponieważ Bóg jest z Tobą i w Tobie. Twoje bezpieczeństwo jest pewne i naturalne, a wszystko inne, co temu zaprzecza, jest wbrew Twojej naturze. Twoja natura jest naturą ukochanego dziecka Boga, więc jesteś szczęśliwym człowiekiem. Zawsze jest w Tobie miejsce na optymistyczne i pozytywne myślenie, ponieważ jesteś sobą. Zawsze i wszędzie potrafisz wykorzystywać najlepsze dla siebie sytuacje i okoliczności. Najkorzystniejsze dla siebie sytuacje i okoliczności pojawiają się wówczas, gdy w pełni akceptujesz siebie takim, jakim jesteś. Akceptujesz siebie takim, jakim jesteś, bez wysiłku, i akceptujesz również wszystkie swoje wzorce bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie. Jesteś z każdą chwilą coraz bardziej świadomy otaczającej Ciebie rzeczywistości. Z łatwością dostrzegasz piękno i szczęście otaczającego Ciebie świata. Pozwalasz życiu płynąć swobodnie przez swoje życie. Jesteś bardzo szczęśliwym człowiekiem. Twoje nastawienie jest zawsze pozytywne i optymistyczne. Twoje nastawienie jest nieuwarunkowane i żadne emocje nie mają na nie wpływu. Jesteś wolny od wszelkich zmartwień, a Twoje problemy stają się tylko sprawami do załatwienia.